ważny są spalone. Kiedy strzelamy gole, gole dobrze strzelone, w Polsce są zaliczone. Pan lewy do Grosika i Grosik się wymyka. Pan lewy cyk do bramy, tak euro wygrywamy. Lewy gola, taka kibiców wola, bo Polska gola, dziś nikt nas nie pokona. Brzęczek woła, puchar trzyma w ramionach, bo nim woła. Kadra Jurka Brzęczka zaskoczyła wszystkich, nawet Jurka Brzęczka, ale czy Polaków stać na zwycięstwo z legendarną reprezentacją Niemiec? Przekonamy się już dzisiaj. I stało się, proszę Państwa, to już dziś. Polska przychodzi do historii samym tylko udziałem w finale tego wyjątkowego turnieju. Ale Polacy na czele z Jurkiem Brzęczkiem są głodni chwały i zrobią wszystko, żeby ten finał zakończył się wielkim zwycięstwem jak w 1410 roku pod Grunwaldem. Jurku Brzęczku, nasz współczesny Władysławie Jagiełło, powodzenia, ruszaj jak Krzysztof Krawczyk parostatkiem, piękny rejs, do chwały, do historii! Panowie, na tym turnieju powiedziałem już wszystko. Dzisiaj odprawa będzie krótka. Mógłbym wam opowiadać o bitwie pod Grunwaldem, albo o Wandzie, co nie chciała Niemca, ale powiem tylko jedno. Taktyka jest prosta. Do lewego i do przodu! Szajce! Jak to Lewandowski nie jest Niemcem? Przecież gra w Bayernie! Polak w niemieckim klubie? Jakbym nie żył, to bym się w grobie przewracał! Nie obchodzi mnie, że przegraliśmy w 1918! Nie obchodzi mnie też porażka z 1945! Dzisiaj macie ich pokonać, jak na Westerplatte! Tylko szybciej! Schnella, meine kleine Fußballeine! Niemcy jak zwykle zaczęli od czołgów, ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Jurek Brzęczek też się tego spodziewał i wystawił swój czołg RL-9, który wystrzelił w pocisk i wyprowadził Polskę na prowadzenie. Go! Dobrze, Robert, tak jak cię uczyłem, z czuba! Oj tak, byczku, z czuba to ja umiem. Szajse! Dawać mi tu Gerda Millera! Niemcy nie wiedzą, co się dzieje. Robert Lewandowski strzelił hat-tricka, Marek Milik strzelił hat-tricka i co? Nie, to niemożliwe. Nawet Zieliński strzelił hat-tricka. Dobra, dawaj mi do tego, jak on się tam nazywał. Jak się nazywasz? Linetty. No mówię, że Linetty. Wchodzisz, pokaż, co potrafisz. Cudowna zmiana Jurka Brzęczka. Po wejściu na boisko Karol Linetty zdobył dwie bramki. Polska wygrywa z Niemcami 11-0 w finale Euro 2020. Coś niesamowitego. Przechodzimy do historii. Jurku Brzęczku, zasłużyłeś na pomnik. Ograć Niemców 11-0. Polska by tak chciała wygrać Euro. Strzelać bramy, co do głowy wejdą. Polska by tak chciała wygrać Euro. Ograć Niemców 11-0. Polska by tak chciała wygrać Euro. Polska mistrzem Europy. Fantastyczne. Jak my to wszystko przeżyjemy, to jest po prostu niewiarygodne. Wstawaj. Zesrałeś się. Euro przełożyli na 2021. Czyli jest nadzieja. Nieważne są spalone, kiedy strzelamy gole. Gole dobrze strzelone, w Polsce są zaliczone. Pan lewy do Grosika i Grosik się wymyka. Pan lewy cyk do bramy, tak euro wygrywamy. Lewy gola, taka kibiców wola, bo Polska gola, dziś nikt nas nie pokona. Brzęczek woła, puchar trzyma w ramionach, bo nim woła, już premia wypłacona.